O tej porze roku Cypr wygląda najbardziej kolorowo, powiedzmy, może nawet najpiękniej, używając takich zwrotów jak, no wiadomo o co chodzi. Wszędzie kwiaty, no i oczywiście to nie są kwiaty, które ktoś sadził po to, żeby w doniczkach i tak dalej, żeby upiększyć tutaj okolice. Po prostu wszystkie zielsko, jakie istnieje tutaj naokoło, zaczyna kwitnąć. Tam można, przebija się w tej chwili też drzewo magnolii, które sobie później zobaczymy też z bliska. I cała masa różnego rodzaju gatunków szałwii, która czasami zrasta się w kilka roślin w jeden krzak i po prostu możemy, wygląda to jak jedna roślina, ale możemy zaobserwować na niej kwiaty w czterech kolorach różnego rodzaju, także naprawdę ciekawa sprawa. Także nie będę może za dużo tutaj pustą gadką zajmował, po prostu obserwujcie. No i podziwiajcie to piękno, nie? Dodam tylko, że jest to bardzo krótki okres, kiedy te kwiaty wyrastają. To jest jedna wielka eksplozja kolorów, ale ona nie trwa dłużej niż 2. Może 3 tygodnie. Jak tylko słońce zaczyna kłaść się na tych roślinach, zamieniają się w jeden wielki susz. I wtedy już jest po wszystkim. Do jego oglądania. Thank you.
More videos coming soon.